witam serdecznie. W dniu dzisiejszym licytujemy o to ten piękny sprzęt. W tym przypadku mamy komputer marki Lenovo, jest to ThinkPad. Generalnie jeśli chodzi o linię ThinkPad, mamy dwie istotne rzeczy. Przede wszystkim legendarną trwałość i niezawodność, odporność na zalanie cieczą, no i przede wszystkim certyfikaty Armii Amerykańskiej na wytrzymałość. Dużo osób zadaje pytanie, po co my to robimy? Przede wszystkim robimy to po to, żeby promować markę. Przede wszystkim pokazywać różnice między komputerami biznesowymi, a zwykłymi marketowymi, tak zwanymi bublami, które można kupić. Jaka jest różnica między komputerem marketowym, a jaka jest różnica między komputerem biznesowym? Jest to oczywiście różnica zasadnicza, przede wszystkim jeśli chodzi o wykonanie, technikę, szybkość działania i niezawodność. Tak jakbyśmy porównywali nową Dacię Salomon z Mercedesem S-klasą czy E-klasą. Taka jest różnica. Oba samochody jeżdżą, oba mają kółka, ale różnica jest w jakości i w technice wykonania. Powiem Państwu tak, jeśli w tym przypadku mamy tak, procesor Intel Core i5 trzeciej generacji, wiele klientów zadaje pytanie, co to jest z tymi generacjami, na czym to polega? To tak jakbyśmy mieli generację Golfa, mamy samochody różnej generacji, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, przed Golfa pierwszej generacji i Golfa siódmej generacji. Tak samo jest z procesorami Intela, w tym przypadku mamy różne procesy technologiczne, różną szybkość działania, niezawodność i tak dalej. Mamy w tej chwili obecnie 6 generacji, jeśli chodzi o 6 generacji procesorów Intela, od pierwszej do szóstej. To jest trzecia generacja, czyli generacja pośrednia, czyli wtedy, kiedy jeszcze Intel kładł na wydajność, niezawodność i szybkość działania sprzętu. 7 jest generacji. 7? 7. No to chyba w tej chwili weszła w tym roku, 7, no, być może. Chodzą teraz procesory 7 generacji. 7, no być może tak. No nie się z tego. W każdym razie w tym przypadku mamy trzecią generację, jest to technologia Ivy Bridge. Model Lenovo ThinkPad T430 wyposażony jest w procesor czterowątkowy, jest to wersja z 3-megowym cache'em, 8 GB pamięci RAM, mamy dysk twardy HDD, oczywiście istnieje możliwość instalacji dodatkowego dysku SSD, bez utraty tego dysku klasycznego HDD, czyli możemy mieć dwa dyski twarde, które działają w jakiś sposób dodatkowy. Co istotną kwestią, to jeszcze mamy grafikę Intel HD 4000, podwyższoną rozdzielczość, czyli klasyczne 1600x900, czyli nie klasyczne HD 1366, tylko podwyższoną, co zapewnia nam pełen komfort pracy. I co jeszcze chciałbym Państwu jeszcze na temat powiedzieć? USB 3.0, to też jest ważna rzecz, jeśli chodzi o szybki transfer. No generalnie USB 3.0 jest na tyle standardem w tej chwili rozpoznawalnym, że dwójki już praktycznie wychodzą do życia, trójki mamy, w tej chwili też tak jakby niezbędne minimum, żeby można było te dane szybki, w jakiś sposób szybki transferować. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No, przystąpimy za chwileczkę do licytacji, wygrywa najwyższa oferta, będzie po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. W związku z tym będę słuchał Państwa propozycji. Moja propozycja to jest 1 zł. Czy ktoś daje więcej? Słucham propozycji. 1 zł po raz pierwszy. 100 zł. Pan? 100 zł. Dla Pana skuteczką 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. 150. 150 dla Pani. 150 zł dla Pani po raz pierwszy. 150 zł po raz drugi. 200. Dla Pana 200 zł. 200 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz drugi. 250. 250. 300. 300 zł dla Pana. Tutaj nie słyszę żadnych ofert. Nic się... 350 dla Pani. 350 dla Pani po raz pierwszy. 400. No widzę, że tutaj jest rywalizacja. 400 zł. 400 zł po raz pierwszy. 500. Pan daje 500, tak? 500 zł dla Pana. 500 zł po raz pierwszy. 550. 550 dla Pani. Widzę, że to szuka Pani co? Dla siebie komputer, dla córki? Dla syna. Dla syna. A syn ile ma lat? 12. No to kurczę, rewelacja zasadniczo, można powiedzieć, do szkoły idealny prezent, czyli komputer dla syna, tak? 500 zł, czyli Państwo się muszą pomyśleć? 550 zł. 550 zł po raz pierwszy. 600. Dla Pana w kurteczce 600 zł po raz pierwszy. 600 zł. 650. 650 zł po raz pierwszy. 650. 700 zł. No to widzę, że tutaj jest tego. Pan się włącza, czy nie? Czeka pan. Proszę mi powiedzieć, pan dał 700 zł. 700 zł po raz pierwszy. 750. 750 zł po raz pierwszy. 750. 800 zł. 800 zł po raz pierwszy. 850. 850 dla pani. No,
850 po raz pierwszy. 900 dla pana. Gratuluję odważnej decyzji. 900 zł po raz pierwszy. Zbliżamy się do magicznego limitu 1000 zł, w związku z tym później od 1000 zł będziemy przewidywać dodatkowe gadżety i akcesoria, więc 950. Warto. 950 dla pani. 950 po raz pierwszy. 1000, tak? 1000 zł, super. Mamy graniczną barierę. Przy kwocie od 1000 zł dorzucamy już. Co dorzucamy? Chłopaki, proszę przypomnieć. Bezprzewodowy klawiatur, nie, co to było? Pokrowiec. Pokrowiec i bezprzewodowa myszka. Już mamy dodatkowe, czyli mamy barierę 1000 zł, więc zawsze przy tej kwocie mamy dodatkowy komplet akcesoriów wartości 100 zł. Czyli mamy, proszę, jaka była ostatnia kwota? 1000 dla pana, 1000 zł po raz pierwszy. 1100 dla pani, 1100 zł po raz pierwszy. 1100 zł po raz drugi. 1100 zł po raz trzeci, sprzedany! Gratuluję udanego zakupu. Komplet akcesoriów oczywiście w prezencie. Produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją door-to-door, pełnym wsparciem posprzedażowym. Pragnę również jeszcze powiedzieć, że wszystkie osoby, które brały w licytacji, mają 10% rabatu jeszcze od cen, które mamy w tej chwili ze sprzedaży noworocznej. W tej chwili zawsze pragniemy klientów dodatkowo tego, więc tym, którym się nie udało wygrać, mogą jak gdyby u nas zakupić perfekcyjny sprzęt jeszcze z 10% rabatem od cen wyprzedaży już noworocznych.